Witamy Państwa na zmodernizowanym Placu Litewskim. Dzisiaj powiatowy inspektor nadzoru dokonuje tych ostatecznych odbiorów i albo dziś, albo jutro, jeśli nam się uda, to po decyzji powiatowego inspektora nadzoru już plac chcielibyśmy oddać. Staraliśmy się już na etapie koncepcji, a potem również i modyfikacji projektu stworzyć plac przyjazny dla rodziny. Stąd mamy tutaj dwa place zabaw dla różnych grup wiekowych naszych dzieci. Mamy ogromną ilość ławek. Jest tutaj również miejsce do aktywnego życia studentów. Dzieci będą mogły bawić się w wodzie, a rodzice będą mogli usiąść wygodnie na ławkach, które zostały postawione wokół fontanny, na kamieniu, który jest uformowany w sposób taki, żeby były eleganckie schodki do plażowania. Nieopodal fontanny mamy pomost drewniany, około 350 metrów, na którym będzie ulokowana letnia kawiarenka z pięknymi podświetlanymi mebelkami, gdzie będzie można kupić lody, kawę czy zimne napoje. Plac Litewski to około 49 milionów zainwestowanych środków, z czego ponad 34 miliony to będą refundowane dotacje unijne. Chcemy, żeby ta przestrzeń wokół nas była ładna, przyjazna i też zapewniała możliwość spędzania czasu. Ogród Saski, który jest tu nieopodal, tętni życiem i gromadzi ogromną ilość mieszkańców. Wierzymy, że Plac Litewski będzie tym drugim miejscem ulubionym przez mieszkańców i rodziny.